A ten nowy Fallout to kiedy to w ogóle wchodził? Wiesz co? On za jakieś kilka miesięcy. 2-3 miesiące? Ja już tam widziałem, że tam już takie jakby... okładka gdzieś tam się już pokazała, widziałem, z tego Fallouta. Tak. Znaczy wiesz, nawet jak weźmiesz sobie na Rockę i Roya, to oni już tam właśnie sporo mówią o tym. Poczekaj, schowaj się. Przy policji. Dwóch gości. O, dobra, widzę. Co, idziemy schodami? Tak, ja to... Czym? Idziesz pierwszy? Nic. Ja mam iść pierwszy. Nie, to sprawdzam piętrami, wiesz. Czy nic tu nie ma? Dobra, chociaż jakby ktoś tutaj chciał wyjrzeć, to ja zacznę do niego strzelać. Natomiast dobrze się właśnie położyć, czy nawet kucnąć, jak ktoś wchodzi po schodach. Dobra, ja obserwuję skrzyżowanie. Cisza, spokój. Coś ta burza tu jest nad nami, więc nie wiadomo, czy potem Radzik nie włączy tego interneta. Kurwa, też tam była na samą górę, potem będę musiał latać, kurwa, żeby załączyć, a u niego to ten cały router jest i tak dalej. Mhm. A tym bardziej, jak u nas wywali prąd, to u nas już prądu nie ma przez, oho, parę godzin. Mhm. Tak to się mieszka na wiosce. No ja dzisiaj się strasznie zdziwiłem, bo miałem zasłonięte żaluzje, tylko tam zawsze mam, nie wiem, gdzieś się... O, wow. Dasz koło mnie. Zabiłeś? No. Stary, pojawił się niemalże w tym samym miejscu, co ja stałem. No kurde. Rodex, jakoś tak. Się zalogował właśnie. No. Ale stary, tak się wystraszyłem, kurwa, myślę to ty, ale nie, no najeżdżam, trochę inna nazwa. No niestety, mimo że gość był bezbronny, bo dopiero się logował, ale błędem było to, że w ogóle zalogował się w tym miejscu. Widzę typa, stoi koło, dobra, leci tu, w naszym kierunku. Widzę, przez ulicę, tak? Tak, tak. Dobra, widziałem. Idę w twoim kierunku. Do tego pierwszego hangaru w las. Mhm, to ja idę od lewej strony, w razie gdyby chciał przejść. Ewentualnie mogę zejść piętro niżej. Dobra. A czekaj, jest ich tu... Co? Dobra, to nie schodzę. Jest ich tu dwóch. Czekaj. To to gdzieś na dole pod nami? W tym pierwszym hangarze koło nas już. A nie wiem, czy to był zombie, czy ktoś jeszcze tu jeden się pojawił, wiesz? Zaraz będę patrzał tu, bo... Dobra, ja patrzę od lewej strony, możesz patrzeć od prawej. Gdzie ty jesteś? Z dwóch chyba. Dwóch chyba jest, tak, nie? Tak, za hangarem po lewej stronie są. Od twojej strony? Tak. Weszli teraz do hangaru. Aha, od lewej, dobra, strony. Widzę. I za nim jest drugi gościu. Gadałem razem. O kurde! Pojawił się na narożniku obok ciebie. Co ty gadasz, kurwa? Zabiłeś go? Tak. Kurwa, co za kutas. Dobra, wyloguję się. No co za penis te. No to ładnie się tu logują. Jak chciałem powiedzieć, siusiak. Dobra, w razie co trochę wezmę tego twojego sprzętu. Kurwa. Kurde, chciałem powiedzieć, sorry, bo to nagrywane jest wszystko, potem będzie, potem trzeba to wycinać czy coś i...
Tylko uważaj, bo tam dwóch będzie gdzieś szło. Mhm. Dobra, ja biorę... Wezmę sobie noktowizor. Żeby sobie widzieć trochę tego świata. Kurde, co za skurczyłyki, no. Dobra, większość rzeczy udało mi się wziąć. Dobra, to wracam. Official. Kurwa, normalnie. To właśnie to jest troszkę takie bez sensu, że to nawet nie było słychać, czy ktoś się zaloguje, albo coś się, tylko że pojawi się za plecami. No dobrze, to tam byłeś, bo... Byśmy stracili pozycję. Ale wiadomo, że dwóch gdzieś na dole jest. No, może zrezygnują. Aż akurat tak do ciebie zaczął tamten na górze strzelać, to już chciałem walić do tego na dole. Ja właśnie myślałem, że ten z dołu mi przywalił, wiesz? Też tak myślałem, ale nie widziałem, żeby strzelał. No właśnie, ja też nie widziałem, żeby było jakieś błyski jakieś w moją stronę. Chyba to stoję przy krawędzi po przeciwległym narożniku, w razie gdyby... Zaczął mi tu jakiś gość napieprzać, to mogę skoczyć piętro niżej. Dobra, pojawia się przy helikopterze. Dobra. Więc będziesz miał widok na całe schody. O, gościu się pojawia koło mnie. Zabij go od razu. I nie jest dobrze. To biegnie, biegnie na górę. No, raczej jakoś się tu schowie za rogiem. Ja słyszę kogoś tutaj u siebie. Tak? Mhm. No, gościł właśnie tego śmietnika, gamo nie jeden. Ktoś jest pode mną już. Kurwa, wodzi z tego śmietnika. Ktoś jest... Wow! Co? Padłeś? No... Dalej? Kurwa, jak? Nie, gość się zalogował chyba za mną, jak i się od razu mi jebnął z tego. Albo wskoczył tu z dołu. Bo pojawił się autentycznie za mną, więc być może cheater. Jak się potem okazało, gość oksywce Lucky nie korzystał wyłącznie ze swojego szczęścia. A oczywiście był to zwykły cheater, na którego postanowiliśmy zapolować i rozprawić się z nim raz a dobrze. U twojej prawej? Tak, gdzie ty? Od helikoptera, bieg gość. Aha. Znaczy od helikoptera, za tym koszem. Słyszę gościa. Słyszę tu kogoś, tu słyszę. Kurwa, w budynku jest? Ktoś tu próbował. Bo ja stoję prawym... Coś tu słyszałem, za kroki jakieś. Ja też słyszałem. I słyszałem tak, jakby dochodziły z budynku. Dobra, stań tak, jak ja stoję, tylko żebyś widział drugą stronę. I wtedy będziemy... Znaczy ten, po tej stronie, tutaj. O, i będziesz widział tamtą stronę, ja będę widział tą stronę. Tylko też tak nie za blisko krawędzi, bo będziesz wtedy widoczny z drugiej. Słyszę. Też słyszę. Jest tutaj. Idzie, jest tutaj od prawej strony. Idzie teraz pomiędzy tymi. Czekaj, za filarem tu. Ze 2-3. Idzie do nas. Dobra, widzę go, widzę go. Tak, tak, tak. Dobra, poszedł. Dobra, idę po jego broń, bo ja z tym masynem to gówno zrobię. Zobacz, on tam ma w ogóle. Miał coś tam? Tak, ale w ścianie utknęło. Uch. Ktoś przestał stał hasać. Czekaj chwilę. Czas jest na tym dachu.
Kurwa, 48 osób, to jest niespotykane, żeśmy... I jeszcze żyjemy? Właśnie, właśnie o to mi chodzi, to nie chodzi o, o ilość ludzi tutaj, tylko chodzi o to, że my kurwa tu żyjemy jeszcze. Myślę, że ten snajper dosyć dobrze powoduje to, że ludzie nie chcą biegać. To na pewno. Gdzie cała akcja się? No, powinny być serwery z wyłączeniem snajperek. No dokładnie, nie powinno być tak. Byłby święty spokój kurwa z tymi snajperami. San Paweł, hacker flying. I cisza. O, jest po drugiej stronie. Widzisz? No, widzę, leci jakiś, ale świeci chyba, nie? To niepotrzebnie chodziłeś, bo tak to gość teraz wie, że jesteśmy. Właśnie specjalnie się nawet nie ruszałem. Więc będzie pewnie teraz kampił i czekał. Ach. No dobra, ruszył. Chcesz na niego wybiec od lewej? Czekaj, Coś wziął. Jest pistolet ma. Przebiega na naszą stronę. Kurwa, końca amunicji. Shit. W ogóle? Nic nie ma. Lego rękami zbić. To został nam jeden strzał z Mosina, tylko kurwa, że mnie zaraz nie dostał ze snajpy. Tego wypłoszę to. Dobra, stoi tu, ja tego widzę. Tak? Gdzieś tu za filarem od mojej strony widziałem. Leci, leci w twoją stronę. Tamten kierunku szedł za ten żywopłot. Tak, gdzieś tam w tym kierunku leciał. No nie jesteśmy w dobrej sytuacji. Poszukam tu jakiejś broni. O, granat, czekaj. Rzucaj. Dobra, wziąłem. No chodź tutaj do mnie i rzucisz przez ten. Jak wrzucisz tam za żywopłot, to będzie zajebiście. Jak się odbije od ściany. A gdzieś nad nim. Nie to wybuchło. Nad nim. Za 2 metry nad nim. Kapa. Trzy osoby. Kurwa, ja bez amunicji. Ciężko później będzie się dostać na serwer. No. A zginiemy to, na pewno. Ale to chyba serwery są po 100 chyba osób, nie? 100? No nie wiem, nie pamiętam. Słyszę skubańca, jest tam cały czas. No, skacze, jest, dobra, poleci. Nie będzie obiegał? Nie, leci w stronę tego. Od lewej też, znaczy ze szklanego też słyszałem. Nie, ja tu się nie wychylam, bo tu snajper gdzieś tylko jest. No to jedyna opcja to właśnie... O kurde, ze szklanego wali ktoś. Z strony szklanego ktoś chce. No, słyszałem. Gdzie jest tryon, idę luknąć. Wow, nie, z tego drugiego parkingu chyba. Nożyczki znalazłem, kapa. O. Kapa, bo tu nic nie mam. Dobra, gość jeden jest na skrzyżowaniu. O, gdzieś tu jeszcze zombie słyszę. To do mnie. Aha. No tamten gość jest na skrzyżowaniu. Elektro, Aida wypluł zombie. Szklanego tu cisza. Poczekaj, bo ten jest tutaj za tym autobusem zaraz.
Gdzieś? Dobra, widzę, no, przeskoczył. Mhm. Czyli co miał wziąć, to wziął. O! Ja nic się nie ruszam. Ja też nie. Za tobą chyba będzie ktoś. Jak mi się wydaje. Nie, ten tutaj łazi. Nie. Dobra. Nie ma amunicji. O, widzę go. No, został mi topór. Znaczy ten kilof. Kurde, kto się tam tak rozstrzelał? Ktoś tu jest, kurwa. Dobra. Ktoś musi być tym. Co, ty z prawej, a z lewej? Let's go. Dobra. Dobra, nie dorwał mnie. 3, 2, 1, fight! Zabiłem go! Zabiłeś gościa, żyjesz tam? No, znaczy zabiłem go, a dosłownie 15 sekund później ktoś mnie zabił. Jemu też się amunicja skończyła, więc wybiegł na mnie z jakąś maczetą czy z czymś. Z pałką miał, bo ja widziałem, że miał pałę, nie? No, a ja z tym kill-offem na niego. I zaczęliśmy się tłuc. No, znalazłem bizona. Dawno nie miałem. Pełny? 21. Zawsze coś. Ale też znalazłem RA coś tam H23. Jestem żółto-zielonymi. Mhm. O, a ten RH pięknie cały. Jest gość na dole, tu przy hangarach, jest w śmietniku. Kole Zim się nazywa, ale pustak. Mhm, widzę. Leci do nas. Albo nie leci. Bo nawet nie umie wskoczyć taki. Ty strzelasz? Ja. Kurwa, czemu ja to mam pojedyncze? Bieg chyba. Kurwa, sobie pojedyncze zmieniłem. Szlak by tu trafił. Skoczył tu? W końcu tak. Last. Ewentualnie jak będzie podjazdem bieg, to ja go załatwię. Między żółto-zielonymi. Widzisz? Chociaż pewnie z tego, stamtąd nie będziesz widział. Teraz poszedł za ten środkowy żółto-zielony. Mhm. Więc być może albo wbiegnie do środka, albo gdzieś z prawej strony. Chyba że będzie bieg na tyły, tam do tego kosza. Ktoś zeskoczył z dachu. A nie, to on spadł. Próbował wskoczyć na dach. Będzie teraz... Z powrotem wbiega do budynku. Dwóch tam jest. Biegną pomiędzy budynkami. Widzisz? Ja, widzę. Mhm, i drugi zaraz parę metrów za nim. Widzę. Kurwa, nie ten przycisk. Ojej, może by nie zobaczyli mnie. Na razie nie strzelamy.
Jak gdzieś tutaj do tego bliższego hangaru podbiegną, to wtedy można. Tylko, poczekaj, waliłbym do tego drugiego. Dobra, jakąś broń znalazł? A te, które są? Tak. Są za tymi kontenerami. Pewnie albo wybiegną tutaj z tej dziury w kontenerze. Dobra, tu jest, czaj się tu. Od mojej strony. Jeden. A ten drugi... Dobra. Zabiłeś go? Tak, leży na środku. Ten drugi gdzie jest? Nie wiem. Tam w sumie gówno miał on. Ale punkciki wskoczyły. A czekaj, bo ten drugi gdzieś tu będzie. No, też gdzieś za tymi kontenerami. Wszyscy się tak spodziewają, że ktoś będzie z samej góry. A tu pięknie sobie. Pięterko niżej. Łazisz? No, parę kroków. Dobrze, stoję. Dobra, widzę go. Dobra, czekaj. Dobra, poszedł. Czaił się tu na... Przeszedł dalej, tym kontenerem. Dobra, gość jakiś w kontenerze się pojawia. Okej. Jako helikoptera. Czekaj, sobie go namierzę. Joe Cocker. Znasz gościa? Coś ci coś mówi? Nie wiem, czy to nie ten właśnie, bandyta, którego załatwiłem. Bandyta. Troszkę niefortunny dobór słów, zważywszy na fakt, że Joe Cocker zmarł 22 grudnia 2014 roku. Idzie za... Te żółte idzie. Ma Mosina. Dobra, idę od strony schodów. Dobra. Jak będzie chciał podjazdem, to go puść. O! Słyszę? Ja się w ogóle nie ruszę. Nie. To musi być... Idzie schodami, idzie schodami. O kur! Oj chuj, dobra. Goście mnie zatrzymał. Wlazł na górę, wlazł na górę. Stoi przy mojej rzeczy na rogu. Możesz wchodzić na górę jak coś. Ja mam kawałek drogi. Przy... Na rogu jest. Dobra, zlazł na dół. Jest na... Gdzieś las na dół. Dobra, zszedł na dół, zleciał. Ale to nie jest on. Tu są... Aha, to jest ten, co ja ich załatwiłem, bo zbierałem te rzeczy. Stoją na dole. To strzelają się do siebie, tak? Stoją na dole. Dobra, niech się wystrzelają chłopcy. Jest ich dwóch na dole. A ten na górze co był? Zlaz na dół. Oni grają razem tu. Ten jeden zbiera te rzeczy, a drugi pilnuje. To biegnę tam. Na skrzyżowaniu? Tak, trzeci leci. Ale to nie wiem, chyba nie grają razem. Dobra, kończy mi się czas. Jak strzelają, znaczy, że nie są razem. Dobra, widzę ich. Dobra, jeden poszedł. Od schodów są gdzieś? Gdzieś tam stali od schodów. Nie, jednego załatwiłem na tym skrzyżowaniu, ale teraz gdzieś tu wchodzą od schodów. No bo ich trójka grała razem.
Helikopter, helikopter, okej. Kurwa, ja mam teraz beznadziejną pozycję, bo z trzech stron mogą mnie zajść. Widzisz coś na schodach? Jeszcze nie. Czekaj, jeszcze nie. Nic nie widzę na razie. Będę tam teraz do... Ja jestem na przedostatnim piętrze. Niedaleko wind. Właściwie to przy windach. Dobra, widzę gościa na samej górze. Jest gość na samej górze. Zlatuje na przedostatnim piętrze. Tak, zabił mnie. Ale też dostał sporo. Widzę gościa na dole. Kurde, pierwsze dwa strzały jakby troszkę szybciej poszły. Wow, wow, wow. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym.